trwa to, prawda? Tak, to co roku odbywamy, znaczy taki robimy zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, bo przyjeżdżają do dzieci, w tej chwili też ze Świnoujścia mieliśmy dzieci z Pieszycko-Dzierżoniowa, przyjechały do babci i bardzo były zadowolone, bo miały co robić, no jest pogoda różna i dobra i deszcz, a tu można przyjść na szachy. I dzieci zawsze takie mamy tutaj taki system, to się nazywa system Grand Prix, to jest, że turniej w jednym dniu, zdobyte punkty dodają się do następnego turnieju i tak całe wakacje to trwa, a i te dzieci wygrywają no, jakieś słodycze, czekolady czy tam grześki, a później na koniec najlepsi dostają nagrody już rzeczowe, takie upominki. Oni to dostają dyplomy w ogólnej punktacji. Oprócz tego turnieju dla dzieci, bo to są dzieci do 16 lat. Gramy turniej letni, też to się nazywa, bo ten turniej nazywał się Wakacje z szachami. A drugi turniej Lato 2003, seniorzy grają w soboty i niedzielę. Po 3 rundy, w sobotę 2 rundy i w niedzielę 1. To są turnieje klasyfikacyjne, długoterminowe, normalne, więc o normalnym wymiarze, więc 3 godziny jedna runda trwa. Tutaj trwa pół godziny, bo 15 minut dwa razy. I ten turniej kończy się w przyszłą niedzielę, bo już 6 rund jest rozegranych, jeszcze zostało nam 3. W przyszłą niedzielę o 13 zakończymy turniej Lato 2003. Gra 5 zawodników z Wałbrzycha. To są zawodnicy już, którzy są na listach ELO albo mają klasy centralne, to znaczy centralna klasa to się liczy u szachów pierwsza klasa, a więc 2000, a ELO to już ponad 2000. Mamy takich 3 zawodników w Kamiennej Górze, to jest Lipień, Winter, Jurkowski, którzy przekroczyli tą granicę i weszli na listę Międzynarodowej Federacji Szachowej. I te punkty się nazywają ELO, to jest FIDE nadaje. Ile dzieci tu przychodzi? Mieliśmy w tym roku mało, 19, tylko 19, a dzisiaj było bardzo mało. Dzisiaj przyszło tylko 7. To byli przeważnie zainteresowani, którzy mieli już w dorobku punkty, a oprócz tego ci z czołówki musieli wyjechać z rodzinami. Jedna rodzina wyjechała, to aż 4 osoby. No i nie przyjechały, no ale oni przyjdą w piątek, to nagrody i dyplomy dostaną. Proszę powiedzieć, kto wygrał ten turniej? Wygrała Marta Guziewicz z Kamiennej Góry. No ona jest zawodniczką, już ma drugą kategorię szachową kobiecą, a więc ma 1600 ranking i gra w UKS-ie, UKS to jest uczniowski klub sportowy w Bolkowie. Tam ją Bolków po prostu kupił i ona sobie tam jeździ i gra w lidze okręgowej. Drugie miejsce zajął Tereszkiewicz, to jest nigdzie niezrzeszony, to jest mieszkaniec Kamiennej Góry, który należy tylko tutaj do tej szkółki szachowej, bo Kamienna Góra nie ma klubu szachowego, ma tylko szkółkę szachową przy Centrum Kultury. A ja sam też należę do klubu wiejskiego do Przedwojowa. Tam mamy klub UKS Debiut Przedwojów i tam jestem członkiem tego klubu. W czasie wakacji odbywa się ten, pan powiedział, turniej, a w czasie roku szkolnego dzieci przychodzą się tutaj uczyć. A więc nauka szachów odbywa się od września do wakacji. I to prowadzimy zajęcia według programów szkolnych, które mogłyby zupełnie też dobrze funkcjonować w szkole podstawowej, w szkołach licealnych, bo tak niektóre szkoły to prowadzą. Zajęcia się odbywają na tej zasadzie, że po lekcjach, to znaczy około 15 godzin, 15 godzin dzieci przychodzą i krótkie, tam gdzieś około pół godziny, godziny więcej nie wytrzymują. Mamy takie, no, zasady gry, no po prostu program realizujemy, a później muszą być zabawy, bo później dzieci się nudzą, jeden drugiemu nogę podkłada i tak dalej, więc lepiej ich czymś zająć. Jak nie grają, albo im zrobię turniej taki fajny, no czekoladę czy coś, to już chętnie grają, ale słuchać długo takiego czystego wykładu dzieci nie mogą, bo są przeciążone w szkole i my o tym wiemy. Nasze zajęcia prowadzimy tak, żeby miały charakter trochę rekreacyjny, żeby one trochę od tej szkoły
się tam odpoczęły. A najmłodsze dzieci jakie przychodzą? Najmłodsze mamy tabak, to jest zerówki. A mieliśmy jeszcze mniejszych, no to te dzieci już nie piszą, bo szachy, pozycje szachowe się zapisuje, ale te dzieci są z tego zwolnione. Jest ruch, duży ruch taki w Polsce i na świecie, że dzieci zaczynają grać od 4 lat. I to jest zalecane, żeby dzieci nie rozgrywały mistrzostw, nie zdobywały samochodów, ani tam jakichś nagród wielkich, milionów, tylko żeby grały, żeby umiały grać w szachy. A później to zależnie, 1 na 1000 osoba, która się tak nauczy grać, 4-latek, rozwija swój talent i wyrastają z nich arcymistrzowie. Ale i to dobre. Powiedziała, bo mamy takie spotkania w Toruniu przy Uniwersytecie Kopernika, to jedna z nauczycielek, z wykładowców powiedziała tak, że ona nie gra w szachy, ale jej się bardzo podoba, że 4-latki uczą się grać w szachy. Jest to pewien rodzaj doznania jakiegoś tam artystycznego czy sport, no obojętnie, człowiek to potrzebuje takiego doznania. I szkoda dla dzieci, które tego nie poznały. A więc niech ten 4-latek to pozna, a później niech tym zrobi, co chce po prostu. Ale nie trzeba tam zmuszać, no tak jak to dawniej mamy zmuszały grać na pianinie, bo musiało dziecko grać na pianinie. To było dla niego nieraz najgorszą mordęgą. Ale lepiej niech grają ci, co to bardzo lubią. Więc tak. A czy każde dziecko się może nauczyć tej gry? Tak. No to trudna nie jest gra, tylko nie każdemu dziecku ten rodzaj zajęcia odpowiada. Są takie jednostki, które lubią bardzo ruchowe zajęcia, skoki, biegi i to jest bardzo piękne, że tak, że lubią i sobie wybierają. My też, jak mamy zajęcia już na obozach jakichś szkoleniowych, to z młodzieżą nam się zaleca, żeby tak samo z nimi biegać, skakać, żeby miały dużo ruchu, a później oni mają potrzebę grać w szachy. Bo to jest gra wybitnie umysłowa, indywidualna taka, że no ale nie można też męczyć za długo. To szczególnie z młodzieżą to, bo te długie partie, które się gra, jak grają arcymistrzowie, to sesje 6-godzinne. 6 godzin przy szachownicy musi siedzieć. No to dziecko nie wytrzyma, dlatego ten czas się skraca. Dziękuję bardzo. No, proszę. Cześć, parapa.